Kluczowym warunkiem do tego, by dyrektywa Work-Life Balance w Polsce odniosła sukces, jest wysokość wynagrodzenia dla ojców będących na urlopie rodzicielskim. To jest podstawowy warunek. Jeśli to wynagrodzenie będzie dostosowane do oczekiwań społecznych, wówczas mamy szansę na prawdziwą zmianę, na której, jak rozumiem, wszystkim nam zależy. Dlatego wspólnie z organizacjami pracodawców, z biznesem, z organizacjami pozarządowymi dołączyliśmy do apelu organizowanego i zainicjowanego przez Fundację Share the Care, apelu do rządu o to, by w prawie nowym znalazły się zapisy odpowiadające oczekiwaniom społecznym, ponieważ wierzymy, że wszystkim nam zależy na zmianie obecnego status quo.